tak, ruszamy. Pierwszy do Pszczyny za chwilę ustawimy nawigację. Z klimatyzacją mamy 441 km, a chyba potrzebujemy 360. Zaraz się okaże ten. Zapakowanie jesteśmy dużo lepiej, bo opuściłem podłogę i tym razem żeśmy rozwiązali to tak, że wszystko jest w torbach i wyszło mega lepiej. Ale to pokażę na zdjęciu, jak będziemy się ładować pewnie w Pszczynie albo gdzieś na postoju, bo już żeśmy ruszyli. I ogólnie jest 18. Google podawało około 10 godzin na miejsce na ten. Liczę dwa ładowania po godzinie, plus jakieś przystanki dla dzieciaków, plus no będziemy jechać spokojnie, nie jakoś szybko, więc zobaczymy. Jesteśmy na ładowarce, wszyscy śpią. Straszna burza nas złapała, nawet żeśmy myśleli, czy gdzieś nie stanąć, bo straszna była ściana wody. Ale jakoś się udało dojechać. Idziemy dalej, w tej chwili w Pszczynie do 24, czy tam nawet do północy ruszymy pewnie. No i wystartowało za czwartym razem, 400 zł niby pobrało, za każdym razem 100 zablokowało. Powinniśmy się załapać na tą promocję po złote 39, ale jesteśmy, no pewnie to rozliczą, tak? Druga ładowanie na Słowacji. W sumie to dla tirów żeśmy zaparkowali, jest wielkie stanowisko, ale jest pusto i wychodziło z Kia Charge, że jest najtaniej. Tak to wygląda. Pierwszy raz rozładowana bateria do poziomu chyba 18%, że miga na żółto sygnalizacja. Tak to wygląda. Zasysa aż miło, 81%. Swoją drogą jeszcze jedna ciekawostka. Ile tu jest języków? Nawet turecki, grecki, chorwacki, bułgarski. Jechaliśmy już wczoraj, nie miałem siły nic nagrywać. Ogólnie bardzo fajnie. Tutaj też mamy przygotowane gniazdko i się ładujemy. Wczoraj żeśmy odpoczywali na pizzę, żeśmy tylko poszli na piechotę i wcześniej spać, bo bez nocy tak wygląda domek. Bardzo przyjemnie, bardzo ładnie i uważam, że całkiem niedrogo. Za cały domek, chyba tam w granicach 500 zł za noc. To jest chyba niecałe. Wyjechaliśmy do Balatonu już, jedziemy teraz na jaskinie termalne, baseny. Mamy jeszcze 312 km. Naładowaliśmy się idealnie do 100%. Żeśmy ruszyli chyba po 2 minutach, jak się udało. No. Idziemy na baseny. Powinniśmy być około 9. Tam się będziemy ładować na ładowarce te 11 kW na słupku z kabla. Tyle co tam baseny, plus może jakaś pizza. Ruszamy dalej w kierunku Soliny. Teraz ciekawostka. Tutaj wszystkie samochody, nawet te hybrydy plug-in, mają zielone tablice. My jedziemy już w kierunku Koszyc. Podładowaliśmy się na wolniejszym, znaczy na tych 11 kW w czasie odbicia na basenach. I się okazuje, że ten, że jak żeśmy korzystali z ładowarki, to nie poprosimy opłaty parkingowej tam. 2,5 tysiąca forintów.